O kurde, patrz co się stało. Mercedes beczka W123 na kwadratowej lampie. To taki, jak gdyby chyba ten poliftowy już, zależy jakie tam są zagłówki. Jeżeli małe, to już taki świeższy. No małe zagłówki, czyli ten świeższy po 79 czy po 80 roku, ale troszeczkę przyniszczony, rozumiesz, z łodzią na dachu. Kurczę, ale wóz, on tutaj nie spadnie z tej górki. O, tu jakaś taka też jeszcze ciekawostka. Dodge jakiś. Kompletny, nawet nie wiem jaki to Dodge może być, ale jakiś jest. Przy okazji sobie pójdziemy szybko, lekko brudny. Zobaczyć go tutaj, z kościotrupem na masce. Co to za Dodge? Sobie jakiś Dodge, nie mam pojęcia, ale ten Mercedesik w kombi. O, rura zagięta w dół, czyli będzie jakiś diesel. No wiadomo, że diesel. Prawdopodobnie może nawet czterocylindrowe 2.0D, 200D, przepraszam. A może pięciocylindrowe 250. A może sześciocylindrowe 300D. Stan techniczny ubogi. Bez znaczka, ale że on tutaj nie spadnie, to mnie tak ciekawi. Co sądzicie o takim Mercedesie?